Prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości, w tym m.in. do wody pitnej, jest jedną z zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych przyjętego przez państwa członkowskie. 24 lutego 2020 roku weszła w życie nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. To odpowiedź na pierwszą w historii Unii Europejskiej inicjatywę obywatelską o nazwie Right to Water, w ramach której zebrano 1 600 000 podpisów na rzecz poprawy dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków. Według nowych zasad państwa członkowskie będą zobowiązane do poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, a zwłaszcza dla słabszych i zmarginalizowanych grup, które obecnie mają do niej utrudniony dostęp. W praktyce oznacza to zapewnienie infrastruktury pozwalającej na swobodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych poświęconych jakości wody oraz zachęcanie do zapewnienia dostępu do wody pitnej w budynkach administracji i użyteczności publicznej. Dyrektywa ta nakłada również obowiązek prowadzenia analizy ryzyka dla systemów zaopatrzenia w wodę, co szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw może stanowić wyzwanie. W maju 2020 roku Unia Europejska wprowadziła nowe rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ponownego wykorzystania wody do celów rolniczych, komunalnych czy przemysłowych. Jego celem jest ułatwienie ponownego wykorzystania wody w sytuacjach, w których jest to wskazane i ekonomicznie uzasadnione, a tym samym stworzenie ram wspomagających dla tych państw członkowskich, które chcą lub powinny takie praktyki stosować. Do ponownego wykorzystania wody niezbędne będzie zastosowanie innowacyjnych technologii, które będą musiały spełniać wymagania określone w nowym rozporządzeniu. Każda decyzja o niestosowaniu ponownego wykorzystania wody powinna zostać należycie uzasadniona na podstawie kryteriów wymienionych w unijnych dokumentach.